Taki był zamysł naszego bloga, jak to powstał na początku po powrocie z Pekinu, żeby nie tylko pokazywać, jak dostępny jest świat, ale żeby też spróbować coś zmienić. Naszymi gośćmi są Gocha i Kamil, czyli robimy podróże.pl. Blogerzy, którzy zyskują coraz większą popularność w Polsce, myślę. I ja myślę, że nie będziemy rozmawiać już więcej o turystyce dostępnej dzisiaj, bo chciałbym trochę z wami porozmawiać o jak z influencerami. No bo przecież jeździcie po całej Polsce i nie tylko, po całym świecie właściwie. Różni ludzie was goszczą. Co was w tym wszystkim najbardziej wkurza? Kto was jakby, z czego nie robić w relacji z influencerem, kiedy zapraszamy do siebie blogera, mamy swój obiekt turystyczny i chcemy go wypromować, zapraszamy Gochę i Kamila, czego nie robić, żebyście wyjechali stamtąd zadowoleni. Oczywiście nie mówię o standardzie pokoju hotelowego. Nie oszukiwać nas przede wszystkim, czyli jeżeli oczekuje się od nas konkretnego działania, to po prostu trzeba nam o tym powiedzieć. Słuchajcie, zależy mi na tym, żeby mój obiekt pokazać właśnie jako dostępny chociażby, tak? Żeby pokazać, że jest u mnie fajnie, że mam fajną ofertę. I trzeba rozmawiać z nami przede wszystkim wprost, no i liczyć się też z tym, że w wielu przypadkach jest to nasz sposób na życie, jest to nasza praca, jakby nie było. W związku z powyższym, no, musimy się do tego dobrze przygotować. Te popularne studytury, które kiedyś były wyjazdami dla dziennikarzy, teraz jak blogerzy, influencerzy jeżdżą na takie rzeczy, jest ich piątka i wszyscy zwiedzają to samo, czyli tworzymy 5 razy tą samą treść. I to nas wkurza, bo można by było każdego rozdzielić gdzie indziej, nas nie pakować wszystkich w to samo po prostu. Ten, który turystykę rowerową uprawia, niech zwiedzi to miasto na rowerze, pieszo na pieszo. My pokażemy to miasto, jak jest na przykład dostępne. Tworzymy różne treści, a jednocześnie trafiamy do odbiorców, trafiamy do naszych czytelników z treścią. Coraz częściej występujecie też na konferencjach z prelekcjami, współpracujecie z uniwersytetem. Rozwija się właściwie wasza kariera blogerska, można tak powiedzieć. Pewnie rośnie liczba obserwujących, śledzących wasze profile. Jak myślicie, jaka jest przyszłość w ogóle wasza i w ogóle blogerów w Polsce? Czy trzeba iść w jakieś nowe formy przekazu, nie wiem, wejść w TikToka, tańczyć tam i machać i nie wiadomo co robić, żeby być na czasie, żeby trafić do młodszego odbiorcy, czy też raczej jakby nadal brnąć w tą grupę docelową, którą sobie wybraliście na samym początku, być w tym autentycznym? Jaka waszym zdaniem droga jest właściwa do tego, aby być no, dobrym blogerem i takim rzetelnym turystycznie? Znaczy ja może przewrotnie zadam pytanie, jak to jest dobry bloger, bo dla mnie to jest osoba, która jest przede wszystkim wiarygodna. Dlatego my na przykład nie współpracujemy nigdy na zasadach jakiegoś takiego bezwzględnego sponsoringu. Nigdy sobie na to nie pozwolimy. Zawsze też na przykład mówimy, że my polecamy miejsca noclegowe tylko te, w których sami spaliśmy, które przetestowaliśmy na własnej skórze i absolutnie nie przyjmujemy zleceń na tego typu chociażby rzeczy, dlatego że my musimy być po prostu wiarygodni, bo my polecamy ludziom coś, co ma być w 100% dostosowane. Czy TikTok? TikTok jest takim bardzo nowym medium, ja kompletnie jakoś nie czuję tego TikToka, powiem szczerze, ale wiem, że wiele osób się w tym odnajduje. Jeżeli się odnajdują, jest to kanał, do którego docierają do ludzi i są na to odbiorcy, to uważam, że każdy powinien robić coś, w czym czuje się dobrze i w czym jest autentyczny i prawdziwy. To, co mówiłem wcześniej o tych rowerzystach, o tych pieszych, tak, miłośnikach pieszych wycieczek. Tutaj jest dokładnie to samo. Jeden będzie idealnie trafiał z Instagramem, drugi będzie idealnie trafiał z TikTokiem, a trzeci będzie idealnie nagrywał filmy lub pisał teksty. I trzeba wyważyć to i znaleźć ten złoty środek. Wiedzieć, do jakiej grupy docelowej. To dzisiaj mówiliśmy o tym też, o grupach docelowych, do których chcemy trafić z naszym przekazem. Ustalenie tych grup docelowych na samym początku ułatwi nam życie po prostu. Będziemy wiedzieć, z kim chcemy współpracować, bo jeżeli nie mamy żadnej atrakcji u siebie dla młodych ludzi, to ten TikTok chyba nie będzie najlepszym pomysłem. Ale jeżeli mamy mnóstwo dla takiej właśnie młodzieży rzeczy, no to super, to uderzajmy tam tylko i tam tylko promujmy się. Trzeba wiedzieć, do kogo trafiamy z naszą promocją. Ale mam wrażenie, że wasza działalność to też troszkę misja. Też próbujecie docierać ze swoim przekazem nie tylko do takiego odbiorcy internetowego, ale tak naprawdę, jak słyszeliśmy, trafiacie do urzędników, do decydentów, którzy sprawiają też dzięki wam, że Polska jest coraz bardziej dostępna.
taki był zamysł naszego bloga, jak to powstał na początku po powrocie z Pekinu, żeby nie tylko pokazywać, jak dostępny jest świat, ale żeby też spróbować coś zmienić. I u nas my mamy ciężki kawałek chleba, ponieważ ta grupa docelowa, do której my trafiamy z dużą częścią naszego przekazu, oczywiście nie całą, jest wąska. Ale jak dostajemy maila, że ktoś pierwszy raz dzięki nam wyjechał gdzieś lub odwiedził jakieś miasto. Zresztą takie sytuacje mieliśmy po powrocie z Wielkopolski, gdzie dostawaliśmy informacje, że nie wiedzieliśmy, że w ogóle tam się da dostać i że na przykład będzie można zobaczyć, popłynąć na tą wyspę. I to były niesamowite wiadomości i po to to wszystko robimy. I tak, faktycznie, ta misja społeczna, czyli pokazywanie urzędnikom często, że się da, to jest bardzo ważne w naszej działalności. Macie też taki feedback, że za wami podążają turyści z ograniczeniami, którzy też właśnie dzięki temu, że pokazaliście, że tam można, oni też tam podążają? Tak, mamy taki feedback, dostajemy takie, jak Kamil wcześniej mówił, maile na ten temat, że ktoś się bał, ale ruszył, bo na przykład napisaliśmy przewodnik z dokładnym opisaniem i rozpisaniem, rozrysowaniem trasy, którą należy podążyć. I to nie tylko w Polsce, ale na świecie również. Chociażby w Paryżu, który zwiedziliśmy lata temu, gdzie o dostępności w Polsce jeszcze nie było tak głośno, jak jest w tej chwili, bo w tej chwili rzeczywiście robi się wielki hałas wokół dostępności, wokół podróżowania osób z niepełnosprawnościami. Zaczynamy wreszcie dostrzegać to, że niepełnosprawność nie oznacza zamknięcia w domu, rehabilitacji i podróży od lekarza do lekarza. I nie tylko ośrodki zdrowia powinny być dostępne, ale także atrakcje turystyczne. I faktycznie zdarza nam się, że piszą do nas osoby, które podążyły naszym śladem, które nam dziękują za to, że dzięki nam mogły coś zobaczyć, czy się w ogóle dowiedziały, że istnieją jakieś rzeczy, które można zobaczyć w regionach Polski, bo do tej pory myślały na przykład, że w Polsce to nic nie ma dla niepełnosprawnych i się nie da. Okazuje się, że się da i się da całe mnóstwo. My jeszcze nie zobaczyliśmy wszystkiego, bo cały czas tą Polskę odkrywamy. I staramy się podrzucać następne treści, następne dostępne miejsca, albo podawać swoje własne przepisy na to, jak niedostępne uczynić dostępnym. I to chyba jest właśnie taka kwintesencja tej naszej działalności i to dostajemy w komentarzach. Piszą do nas też rodzice z dziećmi w wózkach bardzo często, że korzystają z tych naszych przewodników, bo faktycznie się da. A jeżeli chodzi o Wielkopolskę, tak jeszcze do niej wrócę, to dostaliśmy bardzo miłą wiadomość odnośnie parwozowni w Olsztynie, że wydawało się tej dziewczynie, że no ale jak, to nie może być dostępne, przecież tam parowozy jeżdżą, tory, szyny i w ogóle. No okazało się, że tam pojechała i była zachwycona. Więc takie wiadomości budują i takie wiadomości, wiadomo po co się coś robi. Nie robi się tylko dla samego robienia, ale jednak ktoś z tego korzysta i ktoś ma lepsze życie dzięki temu. Bardzo wam dziękuję. To była ogromna przyjemność móc z wami porozmawiać za kulisami konferencji Turysta 2021, ale również posłuchać was podczas konferencji, no i gościć w Wielkopolsce. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz. Na 100% nie ostatni raz. Dziękuję bardzo. Dzięki i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.